Słuchajcie, było dosyć dużo pytań, jeżeli chodzi o tych dwóch artystów, czyli Mini 3 Pro czy Mini 4 Pro, którego drona wybrać, jak one się sprawują w akcji, jak się spisują, jakie cechy i czym się różnią. Parę słów na ten temat powiemy może w 5 szybkich krokach, tak żeby nie tracić czasu. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Podstawowa sprawa to jest cena. Najtańszego Mini 3 Pro, którego widziałem z aparaturą tego typu, z jedną baterią, 2200. Za zestaw combo widziałem przed chwilą na Elixie 2299, czyli widać, że około 2200-2300 zł. To jest bardzo dobra wartość, jak na zestaw combo na przykład, w tym przypadku Mini 3 Pro. Jeżeli chodzi o miniacza 4 Pro, to zwykle jest to co najmniej 1000 zł więcej, jak nie jeszcze lepiej, typu 1300 zł trzeba dołożyć, więc ta różnica jest. No i teraz rodzi się pytanie, czy warto dopłacać, czy ten model Mini 4 Pro jest na tyle dobry, że jest wart aż takiej dopłaty, czy wystarczy spokojnie Mini 3 Pro. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na te pytania, zaczynamy zatem. Słuchajcie, podstawowa sprawa to jest to, co my chcemy zrobić z tym dronem. Czy my bawimy się w edycję, łączymy ujęcia z innymi materiałami, na przykład z materiałami z bezlusterkowca, czy tylko i wyłącznie wrzucamy szybkie strzały na social media w postaci fotek, czy w postaci rolek na Instagram, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wrzucasz szybkie treści, wystarczy spokojnie Mini 3 Pro. On ma 4K w 50 klatkach, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ma też fotografię w RAW, czyli w plikach RAW w 48 megapikselach, jeżeli komuś zależy na megapikselach, to on to ma. No i też ma True Vertical Shooting, czyli możemy bez problemu tą kamerę przerzucić o 90 stopni i filmować czy fotografować w pionie. To natomiast, co ma miniacz 4, i co jest mega istotne, to ma profile kolorystyczne i o tym trzeba pamiętać. Oczywiście DJI reklamuje nam jeszcze 4K w 100 klatkach i 4K w 60 HDR, ale to, co jest najbardziej istotne moim zdaniem, to są profile kolorystyczne. Masz 10-bitowy D-Log M, masz bardzo ładny LUT, jeżeli chodzi o DJI, i to naprawdę już bardzo dużo zmienia, bo dzięki temu możemy mieć bardzo profesjonalny materiał, jak na takiego malucha, który waży poniżej 250 gramów. Nowy model ma boczne czujniki, właściwie to są czujniki omnidirectional, czyli one działają w 360 stopniach dookoła. Starszy model miał czujniki przednie, miał czujniki tylne, ale też czujniki dolne, natomiast tutaj wprowadzono inną formę, inny rodzaj tych czujników. One są bardziej omni, takie wypukłe jak oczy żaby, i faktycznie one nam nie tylko działają do przodu i do tyłu, ale także w bok i do góry, więc pod tym względem jest na pewno mocno do przodu, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że czujniki działają na 70%. One nie działają zawsze. Wielokrotnie można się przejechać tylko dlatego, że na przykład jest słabe oświetlenie albo latamy wśród gałązek, które są pozbawione liści, i w tym momencie w ogóle nie ma szans na to, żeby sondy zadziałały. Także w bardzo kontrastowym środowisku, oświetleniu, kiedy na przykład mamy bardzo niskie słońce, są światło cienie, one nie działają dobrze i trzeba być tego świadomym, że na 70% nam uratują drona. I moim zdaniem, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby nauczyć się w miarę dobrej oceny sytuacji, trzeźwo patrzeć na to, jak latamy, obrać trasę i umieć ocenić ryzyko i tak dostosować trasę przelotu, żeby ona odpowiadała i była jak najbardziej bezpieczna i tym wymogom bezpieczeństwa. Ważną cechą dla wielu osób jest zasięg, i faktycznie OcuSync O4, który został wprowadzony z miniaczem 4 Pro, może być kluczowy dla osób, które mieszkają na przykład w dużych jednostkach miejskich, tam gdzie jest sporo interferencji, zakłócenia występują. Tam faktycznie nowa aparatura, jeszcze ta z wbudowanym ekranem i do tego ta jakość transmisji O4, OcuSync 4 jest zdecydowanie lepsza. Ja bym powiedział, słuchajcie, nawet, że tutaj, jeżeli latamy w otwartym terenie, to na pewno zasięg będzie bardzo dobry. Jeżeli wejdziesz troszeczkę wyżej i latasz w świetle, to znaczy nie za krzakami, czy za drzewami, czy za budynkami, ale latasz mniej więcej w świetle, czyli anteny cały czas widzą się z dronem, to spokojnie długość akumulatora, pojemność akumulatora jest ważniejsza niż zasięg w tym przypadku, bo nie stracimy sygnału praktycznie cały
cały czas jest pełny. Ja widziałem spokojnie takie przeloty na 3 km. Tak naprawdę zasięg był cały czas pełny, a jedyną rzeczą, która tutaj decydowała, to był akumulator. I w tym przypadku, jeżeli mówimy o zasięgu i o sprawach decydujących, jeżeli traktujesz miniacza, na przykład trójkę, tak, w taki sposób, że jest to przedłużenie twojego telefonu komórkowego, raczej robisz sobie selfiaki, czy active track, czy podobne rzeczy w bezpośrednim sąsiedztwie swoim, zasięg nie ma takiego znaczenia, bo on cały czas będzie dobry. Nowy kontroler, ten DJI RC2, on jest bardzo fajny pod kątem też procesora, ma nowy chip i działa szybciej, nie ma takiego lagowania, nie ma opóźnień i zdecydowanie jest lepszy. Ma też wbudowaną pamięć, więc pewne rzeczy na pewno są decydujące i za to się też płaci. Natomiast starszy kontroler, jeżeli na przykład masz dobry telefon czy tablet, spokojnie można używać sobie też tego zestawu. On jest trochę bardziej kłopotliwy, no ale wiadomo, jest też dużo tańszy. A to ma mega znaczenie, jeżeli sobie planujemy budżet i widzimy, że nie domyka nam się. Bardzo ważną sprawą jest ograniczenie do 120 metrów i faktycznie po aktualizacji, ja niedawno aktualizowałem Mini 4 Pro, a jeszcze nie wystąpiłem o zdjęcie klasy C0, jest ograniczenie do 120 metrów. Jak ktoś to przegapi, to może latać tylko do 120 metrów. Mini 3 Pro na dzisiaj, to jest końcówka 2023, nie ma tej klasy. Ja dzisiaj aktualizowałem go i spokojnie można do 500 metrów technicznie latać. Natomiast w przypadku miniacza 4 Pro trzeba zdejmować tą klasę i występować do DJI, aplikować o to, ale spokojnie też można sobie z tym poradzić. Ja na ten temat nagrywałem osobne audycje i można sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o limit do 120 metrów. Natomiast trzeba być świadomym, że taka sytuacja istnieje i faktycznie klasa C0 niesie ze sobą tą konsekwencję, a mianowicie blokadę wysokości nad punktem startu, nie nad terenem, najbliższym terenem, gdzie zwykle tak powinno być interpretowane to przez przepisy. Dodatkowe bardzo fajne cechy, które posiada Mini 4 Pro, to jest Active Track 360 i on bardzo ładnie śledzi po dwóch tarczach zegara, czy na dwóch promieniach tarczy zegara, na wewnętrznym promieniu i na zewnętrznym, i możemy spokojnie przemieszczać się, wodząc sobie palcem po wewnętrznym lub zewnętrznym i określając godzinę, czyli położenie względem naszym. Jeżeli idziesz prosto, możesz mieć drona w dowolnym punkcie tarczy zegarowej, ale także na wewnętrznym lub zewnętrznym promieniu, czyli albo bliżej, albo dalej, i można sobie ten promień ustalić w aplikacji, jego długość, i też można ustalić wysokość, na której lata miniak na danym promieniu. Bardzo fajnie to wychodzi. Ja robiłem takie testy i całe studium przypadku w ramach warsztatu dotyczącego eksploatacji Mini 4 Pro i to wyszło naprawdę super. Jestem mega zadowolony z tego. Słuchajcie, dodatkowe cechy, które tutaj mamy, jeżeli chodzi o Mini 4 Pro, to na pewno waypoints. To dużo daje, jeżeli realizujemy misję i myślimy o tym, żeby na przykład filmować postępy na budowie albo fotografować, tak? Buduje się, powiedzmy, supermarket czy coś podobnego i mamy zlecenie takie, żebyśmy co miesiąc zrobili kilka fotek albo nagrali filmik. Można sobie zaplanować waypointy i on nas pociągnie krok po kroku. Bardzo ładnie to działa i faktycznie warto. Cruise control, fajna cecha, to jest taki tempomat, który można wybrać z poziomu kontrolera i przypisać klawisz funkcyjny C1 lub C2 do niego. Dzięki temu dron będzie poruszał się z prędkością, którą nadasz mu w momencie przełączania na tempomat, ale też może się wznosić. Nie tylko jest to lot po płaszczyźnie, ale też możemy wznosić się, czyli możemy zwiększać wysokość czy obniżać na bazie tempomatu. Fajna sprawa, bo niekiedy te ujęcia chcemy wykonać bardzo wolne góra-dół, nie musimy trzymać cały czas palca na drążkach i super sprawa. Świetną sprawą jest Advanced RTH. Dron wraca nam po określonej ścieżce, jeżeli tylko widoczność mu na to pozwala, czyli warunki oświetleniowe są na tyle dobre, że on poradzi sobie z oceną sytuacji i przeszkód. Jest w stanie wybrać optymalną ścieżkę powrotu do punktu bazowego. Można to też przedstawić w aplikacji, bo klasyczna wersja, jaka była do tej pory, to była taka, że dron podnosił się do zadanej wysokości, wracał i lądował. Natomiast w tej chwili Miniak 4 Pro jest w stanie nam bardzo ładnie lecieć pomiędzy przeszkodami i dopiero wylądować w miejscu startu, w miejscu bazowym, w punkcie bazowym. Super sprawa.
Jeżeli chodzi o czas lotu, ja tutaj nie dostrzegam dużej różnicy, natomiast to, co ciekawe, jeżeli chodzi o kompatybilność akumulatorów, bo osoby pytały o to, więc akumulatory są nawzajem kompatybilne, natomiast akumulator z Mini 3 Pro jest troszeczkę cięższy, około 2-3 gramów i w momencie, kiedy zaaplikujemy ten akumulator z Mini 3 Pro do miniacza czwórki, od razu nam się pojawia komunikat, że dron przekracza masę 250 gramów i też nie jest zgodny z europejskimi normami, jeżeli chodzi o drony do 250 gramów. To jest istotne w myśl przepisów, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o akumulatory z miniacza czwórki Pro, pasują do wersji Mini 3 Pro. Zaraz sobie określimy nawet, jaka byłaby minimalna masa w takiej konfiguracji, jeżeli chodzi o drona lżejszego i lżejszy akumulator, a jakby to wyglądało w przypadku drona cięższego, cięższy akumulator. No i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest czas lotu. Określany jest na 34 minuty. Ja uważam, że na pewno takiej wartości nie osiągniemy. 25 minut to jest i tak dużo. Trzeba pamiętać, że to są małe akumulatory, też niewielkie napięcie, 2S, więc tutaj szału nie ma pod tym względem. Producent bardzo optymistycznie podchodzi do 34 minut. Ta deklaracja moim zdaniem jest gołosłowna. Natomiast na AliExpressie lub podobnych serwisach można sobie kupić też akumulator Plus. Dzięki temu, jeżeli latamy poza jednostkami miejskimi, faktycznie dalej od ludzi, dron przekracza nam masę 250 gramów, ale możemy latać dużo dłużej, spokojnie około 10 minut dłużej na tym akumulatorze Plus. On faktycznie jest trochę droższy i też nie jest dopuszczony oficjalnie na rynek europejski do sprzedaży, ale można go kupić też na rynku wtórnym. Słuchajcie, i to jest to, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd w tych 5 krokach różnic pomiędzy Mini 3 Pro a 4 Pro. Oba drony są naprawdę świetne. Ktoś, kto ogarnia latanie, zrobi świetne ujęcia jednym i drugim. Dopóki nie było czwórki, wszyscy myśleli, że nie da się zrobić nic lepszego, a jednak się dało. Także kasa tutaj jest naprawdę decydującą sprawą, więc samemu trzeba też pewne rzeczy wyważyć, tak, na tej wewnętrznej wadze. Czy kasa na tyle pozwala, budżet na tyle pozwala, żeby można było sobie pozwolić na coś więcej, bo Mini 4 Pro jest dronem niemal doskonałym na dzisiaj. Fakt, że za rok czy za dwa ukaże się na pewno coś lepszego, typu matryca jednocelowa lub coś podobnego, ale na dzisiaj mamy naprawdę bardzo dobry produkt i do 250 gramów to jest najlepszy dron w historii, jaki był. Także kosztuje sporo więcej, ale jest to nowość, nie ma za dużo maszyn używanych na rynku, o tym trzeba pamiętać, jak to z nowościami bywa, natomiast miniacze 3 Pro dużo osób wyprzedaje, można okazyjnie kupić, jeżeli budżet jest dla ciebie podstawową wytyczną, no to faktycznie on tutaj będzie decydował. Też kwestia, gdzie latamy, czy w mieście, czy poza miastem, czy na łonie natury, bo ten zasięg się może wahać, szczególnie w przypadku OcuSync 3 i w przypadku miniacza 3 Pro. Tutaj też widać, że mamy wypustki na anteny i to jest mega istotne. To poprawiono w tej nowszej wersji. Jest trochę takich drobnych konstrukcyjnych też różnic, między innymi światła tutaj są już w miniaczu 4 Pro z tyłu. Mamy też lampę dodatkową i takie drobiazgi, o których nie mówiłem. Także na pewno, jeżeli tylko możesz sobie pozwolić, to ja bym wziął wersję lepszą. Natomiast jeżeli jesteś na mocnym budżecie, no to używka Mini 3 Pro za to, co widziałem dzisiaj, za 2299, rewelacyjna sprawa. Jak się wkręcisz w temat, złapiesz trochę kontaktów i zrobisz kilka nawet drobnych zleceń, to duża część tej kasy się zwróci. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z dronem, zapraszam do darmowego warsztatu Jak zacząć przygodę z dronem, gdzie w 5 krokach mówię o tych podstawowych sprawach. Dzięki temu masz pewność na temat wizji tego, jaki model wybrać, jak się rozwijać, jaką tą ścieżkę rozwoju przyjąć, żeby to hobby cię cieszyło i żebyś się rozwijał w tym, a dron, żeby nie wylądował, no to jednak jest wydatek po 3 miesiącach w szufladzie. Pamiętajcie też o tym, że dla obu modeli, dla miniacza zresztą dwójki też, przygotowałem warsztat online, gdzie pokazuję krok po kroku całą funkcjonalność, jego przegląd, od pudełka aż po projekty kreatywne. Jeżeli będziesz razem ze mną śledził ten warsztat, to mocno ułatwi ci życie, ograniczy nerwy też, między innymi stresy. Pokazuję tam też ćwiczenia, pokazuję, jak wygląda aplikacja, jeżeli chodzi o DJI Fly, jak wykorzystać pewną funkcjonalność, jak wyglądają te tryby inteligentne i to wszystko znajdziesz w warsztatach dotyczących tych poszczególnych modeli. Link umieszczę w opisie pod filmem i w komentarzu.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymam kciuki za kapitalne loty. Wszystkiego dobrego i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.